Cześć, jak tam po ostatnim weekendzie? Mam nadzieję, że jedliście grzyby, tak jak wam polecałem, gdyż grzyby są bardzo dobre i tanie, a to bardzo ważne. No i oczywiście trzeba wiedzieć, które jeść. Jak jecie te czerwone z białymi kropkami, to bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Jak widzicie, za moimi plecami stoi wóz. Jest to wóz wyjątkowy. Czemu wyjątkowy? Już wam śpieszę z tłumaczeniem. To jest samochód, który nazywa się Plymouth Sport Fury, jest z roku 65. Jego wyjątkowość polega na tym, że on od końca lat 70. jest w Polsce. Co uwierzcie mi, w tamtych czasach bardzo rzadko się zdarzało. Wiem, że teraz to pewnie nie dziwi, bo bardzo dużo amerykańskich starych pojazdów trafia ze Stanów. Co oni tak jeżdżą? Nie wiem, gdzie oni tak jeżdżą i po co. Bardzo dużo samochodów amerykańskich w tej chwili trafia na rynek polski z Ameryki, bo można stosunkowo łatwo i tanio kupić tam takie samochody. Ale 40 czy 50 lat temu był to ewenement, więc właśnie taki ewenement stoi za moimi plecami. Także w tym momencie przystępuję do prezentacji. Po tym jakże krótkim wstępie, okraszonym widokiem mojej wątpliwej urody osoby, przytoczę wam historię tego samochodu. Historię przytoczę na tyle, na ile sam ją znam, na ile udało mi się wygrzebać w jakichś tam dokumentach i poukładać pewne fakty w jedną całość. Otóż samochód ten w Stanach Zjednoczonych USA kupił prawdopodobnie nowy Polak o nazwisku Choroszewski, o ile dobrze pamiętam. Mogę, teraz uwaga, mogę trochę mylić daty, mogą mi się mylić daty z tego względu, że nie mam teraz przed oczami tych dokumentów, o których wam tu chciałem powiedzieć, a z tych dokumentów wynikają daty i nazwiska. W każdym razie człowiek nazywał się na 99% Choroszewski i na 99% przywiózł to auto do kraju w 79 roku. Skoro jakiś Polak przywozi sobie taki samochód w latach 70 do kraju, to co to znaczy? To znaczy, że albo jest jakąś poważną szychą, albo jest politykiem, albo gangsterem, albo księdzem. W tym przypadku był szychą. Po czym tak sądzę? Otóż po tym, że proszę bardzo, na masce jest namalowane USA i na tylnej klapie też jest namalowane USA. Więc zakładam, że ów jegomość był dyplomatą lub też pracownikiem placówki typu konsulat. Konsulat Stanów Zjednoczonych w Polsce. Możliwe, że wcześniej, będąc w Stanach, był po prostu na jakiejś placówce przez kilka lat i potem wrócił, przywożąc ten samochód. To są oczywiście moje domysły. Próbowałem się skontaktować z rodziną tego jegomościa, bo jak wiadomo, Facebook to jest wielka siła i jak trochę ma człowiek samozaparcia i jest uparty, to dużo można osiągnąć, dużo znaleźć dzięki Facebookowi. I znalazłem wioskę, z której ten jegomość pochodził lub gdzie był zameldowany. Znalazłem w tej wiosce osoby o tym nazwisku i napisałem do nich, lecz do dzisiaj bez odzewu, a minęło parę lat. Także jak ktoś z was o tym nazwisku to ogląda, to się zgłoście do mnie, bo chętnie poznam bliżej historię tego samochodu. No, więc z tym samochodem ten jegomość jeździł do końca lat 80. W 89 ten samochód został wyrejestrowany i stał sobie po prostu gdzieś tam pewnie pod płotem w przysłowiowych krzakach, pokrzywach itd. itd. i niszczał. Niszczał i gnił. Potem kupił ten samochód człowiek, bardzo miły zresztą, ze Śląska, wystawił go do sprzedania, ja ten samochód kupiłem. Tutaj proszę bardzo, możecie podziwiać jego wygląd. Możecie podziwiać jego wygląd w momencie zakupu, tak ja go zostałem. To był obraz nędzy i rozpaczy. Nie jeżdżący, nie hamujący, po prostu wrak. Ale ten wrak coś miał takiego w sobie, że ja po prostu jak go zobaczyłem, a pamiętam dokładnie ten moment, jak go zobaczyłem, przeglądając właśnie jakieś tam ogłoszenia, że stwierdziłem, że ja go po prostu muszę mieć, choćby nie wiem co,
No i tak się też stało. Pojechałem z lawetą, nabyłem ten samochód. No potem okazało się oczywiście po drodze, że silnik nie nadaje się do niczego, ale to też fajna historia, bo jak wyjąłem z niego silnik oryginalny i go rozebrałem, to się okazało, że temu panu, który ściągnął go z Ameryki, przypuszczalnie zamarzła woda w bloku i ten silnik rozsadziło i ktoś nieumiejętnie go spawał. No ale zrobił to na tyle źle, że przypuszczalnie pan sobie dał spokój z tym samochodem i postawił go w krzaki, w których stał przez długie, długie lata, gnił i niszczał. Silnik nie nadawał się do niczego, więc nabyłem, proszę bardzo, ten silnik. Zastanawiam się, za ile go nabyłem, ale nie była to jakaś kwota szokująca. No i ten silnik, jak widzicie, do dzisiaj żyje i ma się dobrze. Co dla wielu może być szokujące, to wygląd tego samochodu, bo w Polsce jest taka dziwna mania, że z góry zakłada się, że wszystko, co jest zniszczone, na czym jest jakiś ślad odciśnięty przez historię, to trzeba to wymalować, wyspawać, naprawić, zrobić i ma wyglądać jak nowe. Ja jestem bardzo daleki od takich teorii. Ja na przykład lubię samochody oryginalne. Wielokrotnie o tym powtarzałem, prawda? Dla mnie taki samochód jak ten, spatynowany, z odciśniętym piętnem historii, z pięknymi śladami historii. Patrzcie, to jest, jak dla mnie, to jest wszystko piękne. Dla kogoś to może być coś paskudnego. Dla mnie to wszystko jest wspaniałe po prostu. Wypalony od słońca dach. Wygryzione dziury przez szczury w zbiorniczku. Proszę bardzo. To są wszystko świadectwa historii. I moim zdaniem ma to niezaprzeczalny urok. Na szczęście Kuba, który jest teraz właścicielem tego auta, ma dokładnie takie samo myślenie jak ja. I ten samochód zostanie w tym stanie, w jakim jest. Oczywiście tworzy to tego typu sytuację, że gdziekolwiek się zatrzymasz takim autem jadąc, nie wiem, czy na stacji benzynowej, czy pod Żabką, czy pod Lidlem, czy gdziekolwiek, to zaraz się do ciebie kleją ludzie i pytają: a panie, a co to za auto, a ile to pali, a kiedy pan to będziesz robić, no fajne, ale trzeba by pomalować, fajne, ale trzeba by tapicerki uszyć, i takie debilizmy głoszą. Dla mnie to są debilizmy. W przypadku takich aut, wybaczcie, ale to jest bzdura. Taki samochód z taką historią musi zostać oryginalny w każdym calu. I właśnie fajne w nim jest to, że on jest teraz w pełni sprawny. Można wsiąść, wbić D albo R i pojechać do przodu albo do tyłu. Cieszyć się po prostu jazdą. Proszę bardzo, wnętrze oczywiście zniszczone. Samochód ma prawie 60 lat. Ale piękne i urokliwe. I przede wszystkim oryginalne. 120 mil na liczniku. Fikuśna kierownica. Trzeba wam wiedzieć, że to jest Plymouth Sport Fury. W odróżnieniu od Plymoutha Fury ma gałkę od zmiany biegów na tunelu środkowym, a nie przy kierownicy, tak jak inne miały. I ma dwa osobne fotele, a nie kanapę. Także to właśnie odróżnia ten samochód od wersji niesportowej. Oczywiście szyby można opuścić w dół, nie ma słupka środkowego, więc wygląda to zajebiście. No i co? No i największym jego atutem poza wyglądem jest to, że po prostu on jeździ. Widzicie? Gniazdo os. Gniazdo os. Zakładam, że z Ameryki jeszcze to gniazdo jest. Słyszycie? Jak pracuje pięknie? To jest 318, 318 cali, czyli 5,2 litra. Nie jest to jakiś demon mocy, ale pozwala z wielką przyjemnością się poruszać.
Takie szczegóły lubimy, co? Przyznajcie, że jest zajebisty. Po prostu. Ma takiego zadziornego ryja. Co? Zdrowo gada, nie? Jak na takiego dziadka, który wygląda, jakby się miał zaraz rozpaść na milion zgnitych kawałków. Ale nie, zapewniam was, że ten samochód przeżyje jeszcze milion nowych Volkswagenów albo 2 miliony nowych Daci. Zapewniam was o tym. Teraz wsiądziemy, a raczej ja wsiądę, bo wy oglądacie, więc wsiądę do środka i przejedziemy się siną dal. Ale zanim przejedziemy się w siną dal, to pokażę wam tutaj szczegóły, które mnie zachwycają i mam nadzieję, że was, jako wykwintnych znawców tematu, zachwycą tak samo. Więc proszę bardzo, zaczynamy od strony lewej. Tutaj jest bogaty wachlarz przełączników, cięgieł, aż 3, więc bogaty jest to wachlarz. Tutaj mamy cięgno, cięgno czy cięgło? Nigdy nie wiem, jak to się mówi. Ale chyba cięgno do spuszczania ręcznego hamulca, który jest nożny w tym przypadku. Jak widzicie, naciskam go nogą obutą w amerykański but firmy DC. Polecam. Więc tutaj tym cięgnem spuszcza się ów ręczny nożny hamulec. Ty diabeł, wóz się toczy. Jakim prawem się toczy, jak jest na P? Dziwna to historia, no ale prawdziwa. Tutaj uruchamiamy światła, wycieraczki. Ten wskaźnik pokazuje nam, jak sama nazwa wskazuje, temperaturę silnika, tutaj ładowanie, tutaj poziom paliwa. Co ciekawe, te wskaźniki działają i z sukcesem powiadamiają mnie na temat podstawowych parametrów. To jest prędkościomierz, chyba każdy wie. Mam nadzieję, że wiecie. Tutaj mamy panel do sterowania nawiewami, temperaturą i zegarek, który wskazuje nam czas, który zatrzymał się do tego auta na pewien okres, ale teraz, jak widzicie, zegar dalej odlicza minuty i sekundy. Słyszycie? Cyk, 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 cyk. Radio. Radio niestety przypuszczalnie wyzionęło ducha. Na pewno jest to do naprawienia, gdyż jest na świecie wielu specjalistów, którzy zajmują się starymi radiami. Tutaj jest coś, czego nie lubię. Popielniczka. Nienawidzę papierosów. Tutaj wygląda bardzo podobnie jak samochód z wierzchu, czyli jest dużo powierzchownej rdzy. Zdecydowanie ktoś w tym aucie palił. Nie byłem to ja, ani nie był to mój kolega Kuba, który również gardzi wszelakimi nałogami oprócz alkoholizmu. To jest ciekawy element, który nie wiadomo czym jest, ale jest ładny i się świeci. Zapewniam was, że na żywo wygląda zdecydowanie lepiej niż na filmiku. Wybiera kod biegów. Chyba nie muszę tłumaczyć, do czego służy, ale dla tych, którzy nie mają zielonego pojęcia, to już śpieszę z tłumaczeniem. P oznacza parking, czyli dźwignię dajemy na P, jak chcemy unieruchomić wóz. R, czyli wsteczny. N, czyli luz. D, czyli drive. 2 i 1 to ograniczenie do biegu numer 1 i do biegu numer 2. Mało to skomplikowane, prawda? Tutaj schowek. O! To ciekawa historia. Będzie mi się musiał Kuba z tej tandety wytłumaczyć. O Jezus Maria, ale tu śmierdzi. Żałujcie, że nie możecie tego poczuć.
Eksport, import, Kalisz, Częstochowska 11, Mr. Charlie. No, brzmi dobrze. Zakładam, że Kubie dał to ktoś w prezencie, łudząc się, że powiesi to na lusterku i że to będzie tak dyndało tutaj, bo jest w amerykańską flagę i ma groźnego orła na fasadzie. Nic z tych rzeczy. Kuba pewnie grzecznie podziękował i schował to do schowka z zażenowaniem, jak go znam. A zapewniam was, że znam go dosyć dobrze, gdyż znam go lat 20 kilka. Tam jest dosyć tajemnicza historia, gdyż ten schowek się nie otwiera i nigdy, chyba nigdy nie otworzył. Możliwe, że jest tam jakaś niespodzianka. Na przykład sztabka złota, $1 000 000 w gotówce albo złoty pierścień z brylantem. Byłbym rad, gdyby tak było. Lecz nie uzurpuję sobie praw do otwarcia tego schowka z tytułu tego, że ten wóz już niestety do mnie nie należy. Tam mamy ciekawy artefakt. Otóż jest to naklejka z 1974 roku z New Jersey. Pewnie jest to jakieś dopuszczenie do ruchu albo, nie wiem, opłata parkingowa, drogowa, cokolwiek z New Jersey. New Jersey leży w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na wypadek, gdyby komuś geografia była zupełnie obca. Ciekawą rzeczą jest tylnia szyba. Ona nie jest szybą, to jest pleksa. Ta pleksa została wstawiona tam, jak widzicie, w dwóch kawałkach. Przypuszczalnie dawno, dawno temu. Zakładam, że pierwszy właściciel tego samochodu po sprowadzeniu go do Polski miał problem, bo ktoś mu wybił tą szybę, albo sam sobie wybił tą szybę, albo upadło jabłko, kamień, głaz, albo nie wiem co jeszcze i wybiło tą szybę. Nie muszę chyba tłumaczyć, że w latach 70. czy 80. dostanie takiej szyby było niewykonalne w naszym kraju, więc jak to Polak wymyślił, że zrobi substytut szyby, czyli zastosował pleksę. Pleksę zwaną też plexiglasem, nie mylić z Enrique Iglesiasem lub też jego ojcem, znanym muzykiem Julio Iglesiasem, z którego muzyką polecam wam się zaznajomić, gdyż to wyjątkowy piosenkarz. W przeciwieństwie do jego syna, króla popu lat 2000, który wyjątkowym piosenkarzem nie jest. Na wypadek, gdybyście chcieli użyć takiej mądrej nazwy dla pleksy, to można powiedzieć poliwęglan. Jak powiecie w towarzystwie, na przykład siedząc tam u cioci na imieninach, że kupiliście do waszego E36 do driftu szyby z poliwęglanu, to wszyscy będą kiwać z uznaniem głową, że o kurwa, ale ten tu teraz zaimponował, bo ma szyby z poliwęglanu i wszyscy będą się drapać po głowie, co to jest ten poliwęglan? No to jest praktycznie to samo co pleksa, która brzmi tandetnie, umówmy się. No. No i co? To co? Jedziemy na przejażdżkę. Jak wiecie, jestem na bakier z technologiami nowoczesnymi, typu właśnie mikrofony i inne sprzęty współpracujące z szeroko rozumianą elektroniką. Dlatego moment wejścia do tego samochodu i ruszenie nim, tak jak teraz to robię, to nagrywam chyba szósty raz. Bo albo nie widać było mojej głowy, albo nie było mnie słychać, albo nie uruchomiłem mikrofonu, albo nie podpiąłem odbiornika od mikrofonu. Także jestem, delikatnie mówiąc, zdenerwowany. Jak widzicie, w tym samochodzie nie jest cicho. Zaryzykuję stwierdzenie, że jest głośno. Ależ ile on radości mi daje, to wiem tylko ja i ci, którzy nim jeździli. To jest samochód ze wspaniałą historią. I uwierzcie mi, jadąc takim starym autem, to się można poczuć tak, jakbyśmy się cofnęli w czasie o te kilkadziesiąt lat. Dlatego zawsze każdemu polecam zakup starej maszyny i obcowanie z nią. To jest coś niesamowicie pięknego. Wiecie, co jest fascynujące w tym samochodzie? Że byłem pewny, że skoro on jest z wierzchu dosyć zardzewiały, to od spodu będzie totalną ruiną. A po podniesieniu go na podnośniku okazało się, że oprócz zeżartych tylnych nadkoli na dole,
to podłoga jest w idealnym stanie. Podłoga jest tak jak w aucie 10-letnim, a nie w aucie prawie 60-letnim. Także to jest fenomen i to tylko mówi o jakości amerykańskiej stali z tamtych lat. Jak widzicie, słoneczko krasi moją twarz. Ja przemieszczam się bez celu, niczym samuraj. Gdyż dla samuraja nie liczy się cel, tylko liczy się droga. Droga jest celem. Takie to filozofie tutaj uskuteczniam, daleko wschodnie, jadąc amerykańskim pojazdem. No cóż, mam nadzieję, że samochód Wam się podoba. Mam nadzieję, że nie zbulwersowała Was moja historia na temat zostawienia go w takim stanie, w jakim jest teraz i nie restaurowania go. Ale wydaje mi się, że w przypadku wielu starych samochodów jest to jedyne słuszne wyjście. Odremontowanie tego samochodu obedrze go zupełnie z jego wspaniałej historii. Wiecie, o czym mówię? Mam nadzieję, że wiecie. Także tym słodko-gorzkim akcentem żegnam się z Wami i liczę na rychłe spotkanie. Jak macie jakieś pomysły, sugestie, bądź też porady, jestem otwarty na takowe. Możecie w komentarzu mi coś zasugerować, powiedzieć, przekazać. Bo ja czytam te komentarze i Wy o tym wiecie, bo ja odpisuję. Także czyńcie tak dalej. Ja się z Wami żegnam. Jadę dalej przed siebie. Trzymajcie się. Cześć.